Witam wszystkich freestylerów, z tej strony Brzezik i to jest kanał Just Freestyle. A dzisiaj przedstawię wam 6 porad, 6 wskazówek na skuteczny trening. Czyli opowiem wam o swoich praktycznych tipach, dzięki którym na swoim treningu wykorzystacie swój potencjał w 100%. Więc co, gotowi? No ja myślę, no to czas na intro. Przede wszystkim musicie pamiętać, że trening bez żadnego przygotowania nie jest efektywny, jeśli chodzi o rozwój we freestyle footballu. Jeśli chcesz być profesjonalistą, chcesz grać jak najlepiej, progresować jak najszybciej, musisz się odpowiednio przygotować do danego treningu. Bo wszystko nie tylko siedzi w waszych nogach, ale też dużo się dzieje tutaj. Bo jeśli przygotujecie się bardzo dobrze do treningu, no to tu już jest połowa sukcesu. Jeśli będziesz nonszalacko podchodzić do treningu freestylu, nie spodziewaj się żadnego progresu. Więc przejdźmy do pierwszej porady. Porada numer 1. Ciepłe mięśnie. No w głównej mierze tutaj chodzi o rozgrzewkę i przygotowanie waszych mięśni do intensywnego treningu freestylu. Jeśli na sucho bez rozgrzewki zaczniecie trening, to nie tylko będziecie narażeni na różne kontuzje, ale jeszcze wasze mięśnie nie są na tyle sprawne, na tyle szybkie, ponieważ nie są rozgrzane. I tak to działa. Starajcie się, by wasze mięśnie były ciepłe. Musicie się na rozgrzewce zmęczyć i spocić. Jeśli mięśnie są wcześniej odpowiednio przygotowane do treningu, wtedy jesteś o wiele sprawniejszy. I to jest udowodnione naukowo, to nie jest mój wymysł. Rozgrzane mięśnie są o wiele szybsze, silniejsze, sprawniejsze. Masz większą mobilność w stawach, więc to są same plusy, a we freestyle'u to wszystko jest jak najbardziej potrzebne. Jeśli nie wiesz, jak wykonać rozgrzewkę, chcesz zobaczyć szczegółową rozgrzewkę przygotowaną specjalnie dla football freestylera, przejrzyj mój poradnik do rozgrzewki. No i pamiętajcie, byście dobrze przygotowali wasze ciało do intensywnego grania. No wasze ciało w pewnym momencie wykonuje naprawdę niesamowicie trudne wygibasy i bez uprzedniego rozgrzania to nie będzie efektywne. Ja uwielbiam doprowadzić swoje ciało do takiego momentu, gdzie ja czuję cały, że jestem ciepły, rozgrzany, to wtedy czuję, że adrenalina mi wzrasta i jestem taki gotowy do działania. Wtedy mam ochotę walnąć najtrudniejsze kombo i jakie potrafię. No i jestem też wtedy w stanie wykonać takie kombo. Kiedy uprzednio nie rozgrzeję się porządnie i stopniowo nie będę robić coraz trudniejszych trików, nie wyjdzie to, czego dokładnie chcemy. Więc pamiętaj, najpierw rozgrzewka, ciepłe mięśnie, potem zacznij od basiców, od prostszych rzeczy i stopniowo z minuty na minutę będziesz robił coraz trudniejsze rzeczy, ponieważ twoje ciało coraz bardziej jest przystosowane do tego. Lecimy dalej z następną poradą. Porada numer 2. I mogę was nieco zaskoczyć, ponieważ zawsze opowiadamy o tym, by cisnąć jak najwięcej, trenować ile wlezie, do zmęczenia, po prostu trenuj, non-stop trenuj, katuj. Ale trzeba też pamiętać o regeneracji i odpoczynku, zwłaszcza podczas treningu. O co mi chodzi? Kiedy już jesteście na treningu, wykonujecie jakieś kombinacje, na początku czujecie, że jesteście naprawdę tacy rzeźcy, macie mnóstwo energii, no i te komba wychodzą wam z łatwością i mniej dropicie. W pewnym momencie wasze ciało po przeróżnego rodzaju kombinacjach jest zmęczone. Możecie nawet tego nie odczuwać, ale wasze serce dużo szybciej bije, ciężko oddychacie, no i wasze ciało domaga się lekkiego odpoczynku. I zauważcie, że jeśli usiądziecie na moment, odpoczniecie, pochodzicie bez piłki, zbierzecie myśli, zbierzecie siły, po takiej serii kombinacji, która jest niezwykle wymagająca dla waszego ciała, weźmiecie piłkę i po raz kolejny będziecie wykonywać nawet ten sam trik, to samo combo, to zauważycie, że macie o wiele więcej sił. Dlaczego? No potrzebowaliście się leciutko zregenerować, no ponieważ freestyle football to są takie interwały 30-sekundowe, może dłuższe, w zależności jak długo wykonujesz kombinację, ale to są interwały, a to polega na intensywnym wysiłku, odpoczynku. Intensywny wysiłek, odpoczynek. I tak w kółko. I tak wyglądają treningi freestyle. Możecie to porównać do treningu dla biegaczy, sprinterów na 100 metrów, ponieważ freestyle to jest wysiłek beztlenowy i taki też wysiłek jest w biegu na 100 metrów. Taki sportowiec biegnie 100 metrów, przez ten czas wykorzystuje wszystkie swoje siły, jedzie na maksa, ile fabryka dała, a potem wraca, odpoczywa, po odpoczynku jedzie znowu dalej. I tak samo jest we freestylu. Dajmy na to, chcę wykonać jakąś kombinację Achmat w kombu Achtatw, no to
cały czas próbuje Achmat, oj, w przód, Achmat do kilku hopów, oj, w przód. No wyjdzie Achmat, jakieś długie kombo, nie wyszło. I z próby na próbę jest coraz słabiej, coraz mniej masz sił, coraz mniej panujesz nad piłką. To jest ten moment, byś odpoczął. Na ile odpoczywasz? No tyle, ile mniej więcej potrzebujesz. Sprawdzaj swój puls, sprawdzaj swój oddech. Musisz poczuć się zrelaksowany, ale pamiętaj, byś nie zastygł, więc musisz tu znaleźć złoty środek, byś nie przesadził z tym odpoczynkiem. No tak, 2-3 minuty wystarczą i jedziesz dalej. I zauważcie, że w tej sytuacji regeneracja bardzo dużo daje, jeśli chodzi o trening freestyle futbolu. Być może nawet wykonacie o wiele lepsze komba niż wtedy, kiedy będziecie non-stop cisnąć aż do skutku. Kolejny ważny tip i myślę, że to jest coś, co bardzo dużo osób zaniedbuje, jeśli chodzi o treningi freestyle futbolu, czyli pozytywny nastrój. O co chodzi? Czy to, jaki mamy humor, wpływa na nasz trening? Czy to, co się dzieje w naszym życiu prywatnym, również wpływa na to, jakie kombinacje wykonujemy? Może i was zaskoczę, ale tak. To, co się dzieje w waszej głowie, to, jakie macie podejście do życia, jak się czujecie w danym momencie, wpływa na wasze treningi. Jeśli nie jesteście zmotywowani, jeśli macie kiepski nastrój, jesteście źli na coś z zewnątrz, jeśli rozmyślacie dużo, stresujecie się czymś i pójdziecie w takim nastroju na trening, gwarantuję wam, że mało co wam wyjdzie. Będziecie się złościć, nie będziecie panować nad waszymi myślami i to sprawia, że mózg myśli o czymś innym i nie może się skupić na tym, by wykonywać triki. Zatem musicie pamiętać, by odpowiednio się zmotywować przed treningiem. Trening musi być waszym takim rytuałem. Kiedy w danym dniu macie zaplanowany trening freestyle'u, musicie się napawać tą chwilą. Przygotujcie się odpowiednio na te 2-3 godziny transu z piłką, że można tak powiedzieć. Nastawcie się na to, że zrobicie coś niesamowitego. Cieszcie się tym, że tak, dzisiaj będę grać, dzisiaj podbiję nowe rzeczy, dzisiaj pobiję rekord w hopach, może dzisiaj podbiję nowy trik. Po prostu się nakręcajcie tym nadchodzącym treningiem. Obejrzyjcie może jakieś filmy freestyle'owe, freestylerów, którzy was motywują. Obejrzyjcie może swoje jakieś stare filmy. Albo twórzcie w swojej głowie jakieś swoje filmy, ale te pozytywne. To jest taka sztuka bez wysiłkowej motywacji. Po prostu myśl pozytywnie, odrzuć wszelkie problemy. Trening powinien być twoją ucieczką od problemów. Twoja sala do treningów jest twoją świątynią. Wyłącz telefon, niech nikt do ciebie nie pisze z zewnątrz. Jesteś ty i piłka, zmotywuj się. Pomyśl, że jesteś mistrzem świata, że będziesz mistrzem świata i nastaw się na ciężką pracę z radością. Więcej trochę o tym mówiłem w tym filmie pod tytułem "Czy masz chwilę zwątpienia we freestylu?". Więc jeśli masz, to może ten film cię zmotywuje i bardziej cię nastroi do pozytywnych treningów. Musicie podchodzić do treningów, przygotowując się na ciężką pracę, mając ambitne cele. Chcę być jednym z najlepszych na świecie, chcę być mistrzem świata. Bo bez takiego postanowienia nie będziesz czuł potrzeby, by ciężko trenować, a potem progresować. No bo osoba, która nie chce być mistrzem świata, nie chce być jednym z najlepszych freestylerów i ciężko trenuje, no to jakiś głupi jest, marnuje czas. Zatem musisz sobie uświadomić, ciężka praca, pozytywny nastrój i napawaj się motywacją, jesteś najlepszy i zrobisz wielkie rzeczy. Kolejny tip do skutecznego treningu, to można nawiązać trochę go do poprzedniej części tego filmu, mianowicie muzyka. Słuchajcie muzyki podczas waszego treningu, zbierzcie do waszej playlisty jakieś wasze najlepsze piosenki, które was motywują, napawają do pozytywnej energii. Naukowo jest wyjaśnione, że muzyka podnosi adrenalinę. Zaparuję twój świat, jestem czarodziejem. Cały czas tego się pozwolę sobie tutaj zacytować. Dynamiczna muzyka podczas treningu pobudza lepiej niż kawa. Sportowcowi łatwiej jest regulować nastrój i poziom pobudzenia układu nerwowego. Głośna, dynamiczna muzyka z wyraźnie zaznaczonym rytmem działa jak stymulant i powoduje napływ adrenaliny do krwi i wzrost pobudzenia ciała. No, czy czegoś takiego nie chcemy podczas treningu? No oczywiście, że bardzo chcemy. Zatem jeśli nigdy nie słuchałeś muzyki podczas treningu, myślę, że to jest odpowiedni moment, by kupić jakiś głośniczek, naładować listę przebojów i pójść na trening ze swoją ulubioną, mocną muzyką. A kiedy wejdziesz w beat z mocnym kombem, to to już się czuje taką moc, jakbyś był podczas finału Mistrzostw Świata. Naprawdę warto spróbować, warto trenować pod muzykę i myślę, że to też rozwija waszą rytmiczność i czucie muzyki podczas pojedynków na turniejach, ponieważ sędziowie patrzą na to, czy wykorzystujecie muzykę, która gra w tle, czy gracie pod beat, to jest dodatkowo oceniane, więc
same korzyści. Bierz muzykę na trening. To liczny freestyle. Zobaczmy, co pokaże w dzisiejszym street show Michał Rzezicki. Kolejny tip, zostaniemy przy temacie pobudzania, a najlepszym na pobudzenie organizmu jest oczywiście kawa. Tak, mówiłem to wiele razy, pewnie już wiecie, ja jestem kawoszem, uwielbiam kawę, piję ją bardzo często, zawsze jak wypiję kawę, czuję, że wzrasta moja adrenalina, jestem pełen energii, gotowy do działania i tutaj wam polecam tuż przed treningiem wypić kubek gorącej kawy, mocnej kawy, ale oczywiście kieruję to do starszych osób, ponieważ dzieci mają jeszcze mnóstwo energii, więc wam jeszcze nie jest potrzebna kawa, ale wracając do osób starszych, tak, kawa niesamowicie pobudza przed treningiem i zwiększa waszą adrenalinę, więc kawa, muzyka, pozytywny nastrój i jedziesz na niesamowity trening z podbitymi, niesamowitymi trikami. Oprócz wypicia kawy przed treningiem, pamiętaj, byś był odpowiednio najedzony, nieprzejedzony i niegłodny. Zjedz dużo węglowodanów, byś miał odpowiednio dużo energii, ponieważ jak będziesz głodny, no to jest oczywiste, nie będziesz miał energii podczas treningu, a jak będziesz przejedzony, to będziesz ociążały. Pamiętajcie, by zjeść zdrowy posiłek przed treningiem, nie żadne McDonald'y, jakieś inne śmieciowe jedzenie, tylko zdrową przedtreningówkę i lecisz na trening. Jeśli chcecie poznać jeden mój przepis na świetną przedtreningówkę, mój placek owsiany, czyli placek brzezika, tutaj zajrzyjcie, mam tam dla was świetny przepis. I jeszcze taki ostatni tip. Jak dobrze wiecie, by wytrenować nowy trik, trzeba ciągle powtarzać, 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 wykonywać wciąż te same ruchy. I tak, to jest dobre, ale ważne jest, by nie przesadzić. O co mi chodzi? Mianowicie, pamiętaj, by zmieniać triki. Byś nie wykonywał ciągle tych samych ruchów, ponieważ dojdzie do przemęczenia materii, twój organizm już zmęczy się tymi ruchami. Na przykład, dajmy na to, chcemy ciągle podbić achmatwa do komba. W kółko będę próbować te dwa kółka do środka. Twoje biodra, twoje kolana zmęczą się już tym ruchem, kiedy będziesz już wykonywać to w kółko przez już nawet pół godziny. Nie będziesz już w stanie kontynuować treningu i zwłaszcza nie będziesz w stanie wykonywać tych ruchów do środka. Potem dzień później możesz dostać nieprzyjemnych zakwasów, będziesz potrzebował kilka dni na regenerację, więc to nie jest dobre, by katować w kółko ten sam trik za dużo. Czyli co należy robić? Dajmy na to, jeśli ćwiczymy tego achmatwa, od czasu do czasu zrób podstawowy basic combo, spróbuj innego triku, może jakiś inny dwukołowiec, może jakiś trik na słabszą nogę, ponieważ zapewne twoja słabsza noga nie jest aktywna podczas robienia tego triku, którego chcesz się nauczyć. Zagraj trochę apera, trochę SD, zmieniaj triki, odpoczywaj, czyli tak jak wcześniej o tym mówiłem, by odpoczywać i dopiero potem wróć do swojego achmatwa. No i to sprawi, że twój trening będzie dłuższy i mało tego, być może nauczysz się nowych, innych trików, które będziesz robić w zamian tego achmatwa. No i dobrze, to było 6 moich porad do odpowiedniego przygotowania się do treningu. Mam nadzieję, że niektórych oświeciłem, że będziecie pamiętać, że freestyle to nie tylko wychodzenie i wykonywanie kółek, tylko wszystko siedzi w waszej głowie, w waszym przygotowaniu i waszej mądrości w przygotowaniu do treningu. Jeśli coś robisz, to rób to jak najlepiej. Podejdź do tego profesjonalnie. Bo po co zabierać się za coś, jeśli nie chcemy dać z siebie 100%? No właśnie. Zatem mam nadzieję, że podejdziecie poważnie do tych porad. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Liczę na wasz ogromny progres. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. No i trzymajcie się. Eldo, cześć. Kawka i idę to montować.